Siemanko, od czego dzisiaj zaczynamy? Od owsianeczki. To są wszystkie produkty, które są mi potrzebne. I tu jest już troszkę na dnie wody, ale to zawsze się daje wody. Do tego dajemy płatków owsianych 50 gram. To będzie wszystko z proporcjami, podam Wam. Akurat mam ochotę na owsiankę. Powiem Wam, wydaje mi się, bo dużo osób powie, a że są też kupne owsianki, ale wydaje mi się, że kupne, one mają dużo mniejsze porcje i często jest tak, że zjemy taką owsiankę, jesteśmy po prostu dalej głodni. Starujemy mleko kokosowe, obojętnie czy takie, czy inne, akurat mam takie, bo innego nie było. Tu dajemy 100 ml. Normalnie miarka wokół. Dobra, to wrzucamy na palnik. Szykujemy sobie dalej. Tu tarujemy wagę. Wytarowana. 20 gram orzechów nerkowca. Jakiś taki mały kawałek. No patrzcie, jest 19. Już powinno wskoczyć. O, jest. 20 gram. Do tego dalej dotarujemy 70 winogrona. Powiem Wam tak. 20 gram możecie dać dowolnych orzechów, tak samo jak 70 gram dowolnych owoców. Chociaż bierzcie pod uwagę to na przykład mrożone maliny, czy mrożone wiśnie, one mają bardzo dużo wody. Czyli w tym momencie musicie przytrzymać te płatki, żeby trochę dłużej na palniku były, bo po prostu będziecie mieć breje. Dobra, 68, to może tyle w sumie już zostać. No i do tego jeszcze łyżka miodu, najlepiej swojskiego. I czekamy, aż tamto mi się ugotuje na palniku. No i tu dorzucimy, zmieszamy i mamy gotową owsianeczkę. I po wymieszaniu mamy taką szamkę dobrą. Śniadanko było bardzo fit, co nie zmienia faktu, że dzisiaj nie będzie testowania. Myślę, że będzie testowanie. A zobaczymy zresztą. Wiecie, co zauważyłam? Od tego siedzenia w domu mam normalnie problem ze spaniem. Nie wiem, czy po prostu za późno wstaję. Też myślę, że na pewno to tak wstaję między 8:30, czasami 9:00. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, bo też jest zmiana czasu, że troszkę szybciej wstanę. A to dlatego, żeby nie mieć problemu ze zaśnięciem, bo naprawdę potem mam problem ze zaśnięciem. Jest godzina 24:00, ja dalej zasnąć nie mogę. Więc dzisiaj szybciej wstałam. Mi się wydaje, to też pewnie jest przyczyna, bo kurczę, jednak jestem nauczona do dużej aktywności fizycznej. Tu nawet nie ma za bardzo tej aktywności fizycznej. Tyle, co pójdę z tamusią. Ewentualnie zdarzy mi się tam gdzieś pójść na spacer, gdzie nie ma ludzi. I podejrzewam, że po prostu przez to ten problem jest. A jak u Was to wygląda? To będziemy testować, tak jak mówiłam. Przetestujemy. Batoniki Wam bardzo dobrze znane. KitKat. Masło orzechowe. Ten chyba klasyczny jest, tak mi się wydaje. Biała czekolada i sól z karmelem. Tego jeszcze nie miałam chyba okazji jeść, tak mi się coś wydaje. W ogóle KitKat bardzo sporadycznie i bardzo rzadko jem. Bardziej Snickers, Mars, bardziej te batony. KitKat, nie powiem, rzadziutko. Każdy chyba zna opakowanie. La, 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 la. Łamiemy na pół. Będziemy oczywiście oceniać od 0 do 10. Moja aktoreczka idzie. Jak ta aktoreczka? Ona musi być przy każdym testowaniu. No siema.
Od 0 do 10 dałabym mocne 8. A dlaczego? Dlatego, bo nie jest jakiś powalający. Może dlatego tak niespecjalnie kupowałam nigdy te batony. Nie kupowałam batonów tej akurat firmy, tego rodzaju batonów. Jakoś tak, no niespecjalnie. Kolejny baton masło orzechowe, niby jakaś nowość. Nef. Robimy test. I ty jakbyś mogła, to byś wszystko zjadła. Sakrosna. Ta moja. Podobny zapach ma. O, mi się wydaje. Czekajcie, muszę sprawdzić aż. No tak. No tak, wiesz, można to przełamać. Podobnie wygląda jak wcześniejszy w środku, w przekroju. Próbujemy. Wiecie co? Wydaje mi się, że ten z masłem orzechowym... Ja nie jestem specjalną fanką masła orzechowego, ale zdecydowanie lepszy od tej wersji takiej podstawowej. Jest fajny, słony. I w smaku. Mi się wydaje taki bardziej ten smak taki intensywny. Czuć te masło orzechowe, ale mi się wydaje nie tyle masło, co tą słoność. Jeśli miałabym ocenić, to dodam 8,5. Niewiele więcej. Ale wydaje mi się, że według mnie osobiście, to jest moja prywatna ocena, jest po prostu lepszy. Kolejny baton. Już kiedyś, wydaje mi się, coś w tym smaku próbowaliśmy. Też coś to było. I pamiętam, że mi to niespecjalnie smakowało. Nie wiem, czy jakaś czekolada była, czy co. O, ten się chyba różni. Oczywiście z białą czekoladą zostawimy na końcu. Ten pewnie też będzie słony. Wiem, z pełną buzią się nie gada. Ale dalej mi się to zdarza. No, powiem wam. Czuć słoność, czuć karmel. Chyba z tych wszystkich na razie batonów, co testowaliśmy, ten jest najlepszy. To mogę dać mocne 9. No, powiem wam, całkiem, kurde, no. To zaczynają być po prostu pował moje smaki. Dlatego tego podstawowego KitKata jakoś niespecjalnie kupowałam, bo po prostu mi nie smakował specjalnie. Z białą czekoladką. Zaś każdy będzie mistrzem. Zapach białej czekolady. Tak wygląda w przekroju, a jak smakuje. To jest to. Tu mogę dać mocną dyszkę. To jest ten smak. Bestseller. Przynajmniej dla mnie. Dyszka. Ten miał 9. Ten miał 8,5, a ten klasyczny miał tylko 8, chociaż wydaje mi się, że i tak wysoko. Ale no. Myślę, że ten biały będę sobie raz na jakiś czas kupować, chociaż to nie jest taki smak, żeby mnie powalił, ale naprawdę jest masterstyk. Dlatego polecam. Żegnam się z wami. Widzimy się już w kolejnym filmiku.